Pora odpiąć te wszystkie kable i zrobić jeszcze większy burdel, żeby był porządek. Dobrze, także dzisiaj rozpoczynamy pracę nad tym, żeby samo tutaj zrobić reorganizację stanowiska pracy razem ze zrobieniem stanowiska pod pulpit, który będzie dokładnie w tym miejscu, jak był wcześniej, ale z tym, że biurko poleci sobie tutaj, będzie, jest zawieszone, ono się zmieści, a przynajmniej mam nadzieję, że powinno się zmieścić przynajmniej. Regał poleci gdzieś będzie w tym miejscu i tu będzie blat, który jest de facto w tym miejscu, już kupiony, z nogami i tu będzie typowo stanowisko pod granie w omys i po prostu pod ten pulpit. Także odpiąć te wszystkie kable i zrobić jeszcze większy burdel, żeby był porządek. Dobra, na chwilę obecną sytuację wygląda następująco. Pulpit będzie tak jak zakładałem, czyli będzie tu, regał będzie wsunięty tam, za biurko jakby. Biurko zostało troszeczkę przesunięte i łóżko powędrowało tu, a stół powędrowało tu. I teoretycznie ten pulpit by mógł dać tu, a stół tu, ale z racji tego, że tablicę już mam powieszoną w tym miejscu, to wolę, żeby zostało to tak jak to jest. Mimo że jak tu będzie pulpit, no to ta tablica już nie jest tak prosto ładna na środku, ale jak już tablica wisi, to niech wisi po prostu. No prosto najwyżej nad nią dam jeszcze boczną i będzie si. Pojawił dylemat, że nie wiem, który zasilacz jest od modemu, a który zasilacz jest od routera. O, właśnie się tam okazało. TP-Link. Wszystko. Dobra, modemy się uruchamiają, modem i router. I mam nadzieję, że modem zaskoczy, ponieważ jest w innym miejscu. To jest kablówka. Także oby skoczyło poprawnie wszystko. Dobra, wszystkie diody świecą. Zaraz będzie tu, także udało się.